Jaki jest najdłużej żyjący pies na świecie? Oczywiście miano tego najdłużej żyjącego psa na świecie dzierży Blue, czyli mieszkaniec Australii, który przeżył 29 lat i 160 dni. Czyli jest to rekordzista, jeśli chodzi o długość życia i właśnie on znajduje się w księdze rekordów Guinnessa jako najdłużej żyjący pies domowy. Oczywiście kilka innych psów próbowało niejako pobić ten rekord, ale w przypadku żadnego nie udało się tak udowodnić, że żył on naprawdę tak długo. A Blue był psem rasy Australian Cattle Dog. O tej rasie będę mówił w najbliższą sobotę najprawdopodobniej. Psy bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Nie tak często u nas spotykane, może coraz bardziej częściej, ale tu zapraszam na materiał. I właśnie on dzierży to miano najdłużej żyjącego psa. Urodził się 7 czerwca 1910 roku, zmarł natomiast 14 listopada 1939 roku, czyli 29 lat i 160 dni. Właściwie mógłby przeżyć dłużej, ale postanowiono, że zostanie uśpiony, ponieważ ze względu na jego wiek, na jego dolegliwości, no bardziej humanitarnie było go uśpić, niż żeby się męczył, żeby ta długość życia się wydłużała. Trzeba pamiętać też o tym, że on od początku do końca swojego życia pracował bardzo ciężko. To był pies pasterski, zaganiający, zajmował się owcami, bydłem i właśnie cały czas pracował, cały czas utrzymywał tą, można powiedzieć, kondycję, która pozwalała mu na pracę. Oczywiście z biegiem czasu nie był już taki szybki i zwinny, ale jednak umiejętności w nim pozostały. Dla wielu te 29 lat i 160 dni to wydaje się niedużo. Jeśli porównamy to do tych rekordów, jakie ludzie mają, jeśli chodzi o ich wiek. Ale trzeba pamiętać, że psy żyją o wiele krócej od nas, od ludzi. Oczywiście są psy, które żyją 7, 8, maksymalnie 9 lat, tak jak na przykład berneński pies pasterski, ale psy z reguły dożywają tych 11-13 lat. Więc Blue jest, jeśli chodzi o tą wielkość tych średnich psów, czyli Blue przeżył ponad dwukrotnie dłużej. Jeśli chodzi o te najmniejsze psiaczki, to wtedy nawet potrafią osiągnąć wiek 20 lat. Ale i tak Blue żył półtorakrotnie dłużej, więc to jest taki naprawdę niewiarygodny rekordzista. Co ciekawe, inny kandydat, a raczej kandydatka do miano najdłużej żyjącego psa, czyli Chili, również była, można powiedzieć, w połowie, ponieważ był to mieszaniec, ale w połowie była tej rasy, czyli Australian Cattle Dog. Więc chociaż te psy, można powiedzieć, nie żyją jakoś wybitnie długo w porównaniu z innymi psami, ponieważ ich długość życia to 13, 14, 15 lat, to i tak jak na swoją wielkość żyją statystycznie rok dłużej od podobnych psów. Więc Blue, najdłużej żyjący pies, miejmy nadzieję, że dzięki temu, że teraz te psy statystycznie żyją dłużej niż jeszcze te, no dajmy na to 100 lat temu, że ten rekord zostanie pobity i udowodniony. Ponieważ, co ciekawe, psy dzięki odpowiedniemu odżywianiu, naszej wiedzy, opiece weterynaryjnej, żyją obecnie dłużej niż kiedyś. Po prostu bardziej dbamy o te psy, wiemy, jak o nie dbać, no i dzięki temu te psy żyją dłużej. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, możesz ten materiał opublikować, polecić, pokazać znajomym, tak, żeby dotarł jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.